Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy robić sobie Forzatron wiosenny. I tak, widzicie, że mam grę po angielsku. Już wam tłumaczę dlaczego. W ogóle wydaje mi się, że ta czcionka angielska w Forzie wygląda lepiej, ładniej. Taka bardziej klarowna jest. No ale popatrzcie, mamy Forzatron. Ja zawsze narzekałem na to, że to tłumaczenie tutaj w Forzie, coś z nim jest nie tak, z tym tłumaczeniem polskim. Na przykład sushi roll. Mamy zrobić tu 15 barrel roll, czyli po prostu beczek. Musimy zrobić 15 beczek z samochodem Nissanem, żeby wygrać Nissana Silvia Horizon Edition, prawda? Ale po polsku przetłumaczone było to tak. Zrób 15 trików z beczkami. No i ja się tak zacząłem zastanawiać, triki z beczkami, dokładnie tak, triki z beczkami. Zacząłem się zastanawiać, czy tu chodzi o driftowanie i skasowanie na przykład beczki, czy mam tą beczkę jakoś przesuwać, czy coś z nią robić, czy po prostu zrobić samochodem beczkę. No i w końcu się wkurzyłem na to tłumaczenie, bo to już nie pierwszy raz, kiedy mam z tym problem. Wkurzyłem się z tym tłumaczeniem i postanowiłem sobie wgrać się w Windowsie wersję angielską. Zobaczcie sobie, mam tutaj na dole ENG, tutaj wszystko po angielsku. I no i dla Forzy, wszystko dla Forzy. Zobaczymy, jak w innych grach to się przetłumaczy, czy będę miał też po angielsku wszystko. Jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza, bo większość programów, które używam, mam w języku angielskim, więc myślę, że dam sobie radę, chociaż w takich grach jak na przykład Mass Effect Andromeda może być problem z tłumaczeniem, bo tam dialogów jest jednak bardzo dużo i nie wszystko mogę zrozumieć. No ale dobrze, czyli co? Musimy zrobić 15 beczek. Mam tutaj Nissana Skyline'a R34. No i właśnie, gdyby to było w języku polskim przetłumaczone, zrób 15 beczek samochodem, nie byłoby żadnego problemu, ale tu było przetłumaczone, zrób 15 trików z beczkami. I też mi pisaliście na live'ach, że to tłumaczenie tutaj jest dziwne, tych Forzatronów, no bo to są tłumaczenia, które są robione teraz przez jakichś ludzi kompetentnych lub nie, albo jakimś translatorem, tak? Niekoniecznie osób nawet z Polski, przez osoby z Polski. To jest dziwne, no i dlatego postanowiłem zmienić ten język i tutaj bez problemu od razu wiem, o co biega, tak? No więc dobrze, barrel, czyli beczka, to nie będzie takie łatwe zadanie, bo jak się okazuje, w Fordzie niewiele jest takich miejsc, gdzie możemy się tak fantastycznie wybić i zrobić beczkę. Jest kilka, na przykład na lotnisku, tutaj można spróbować na tych wydmach piaskowych, a może uda się wybić od jakiegoś skrzydła. Tutaj jest skrzydło, ale po nim można tylko przejechać. Ogólnie chodzi o to, aby znaleźć takie miejsce, gdzie będzie można zrobić beczkę. Tam mam jakieś coś do znalezienia i to jest 20 tysięcy XP. Fajnie by było to zdobyć. Czy od tych hałdek dam radę się tak fajnie wybić? No wątpię. Żeby zrobić beczkę, musiałbym chyba podjechać na klif, albo się tam tepnąć i spróbować. Tutaj muszę... A, to się da bez problemu trafić w tego skilla, to później sobie tam gdzieś zdobędę. No i tak, musimy być bardzo dobrze rozpędzeni. Skyline tutaj wystarczy, aby osiągnąć jakąś tam odpowiednią prędkość. Klucz do wygranej, klucz do zwycięstwa to zrobić beczkę. I tu mamy taką rampkę. Wygląda ona na taką, z której moglibyśmy spróbować się odbić, chociaż nie będzie to takie łatwe tutaj. Spróbujmy w tą stronę. No, ta fizyka w Fordzie jest specyficzna. To nie jest tak jak w GTA, że sobie najedziemy i będzie dobrze. Tylko trzeba jeszcze, no jakoś tak specjalnie najechać. Nie da się tak fajnie wygrać. Więc spróbujemy. Takie samochody w tej Forzie wydają się takie trochę bardziej sztywne. I coś takiego trzeba zrobić. Czy mi się udało? Wreckage. Nie, bo tam się rozbiję w jednym miejscu. No dobrze, no nie będziemy tu kombinować i próbować trikować. Pewnie kilka takich miejsc jest w Forzie, ale najłatwiejszym miejscem do zrobienia tego jest chyba klif. Spróbujemy na klifie. Chodzi o to, aby obrócić się, no nie, wokół własnej osi. Samochód musi zrobić po prostu beczkę. Cała filozofia.
Więc spróbujmy. Trzeba do klifu podjechać jakoś tak bokiem, najlepiej mieć dużą prędkość i jakoś tak spaść, żeby zrobić beczkę. Najlepiej na cztery koła spaść. Spróbujmy znaleźć jakieś takie miejsce. O, coś takiego. Pyk i ląduj! O, barrel. Widzieliście? Zrobiliśmy barrel roll. I musimy 15 razy tak zrobić. A kurde, i trzeba za każdym razem na ten klif wjechać, albo się przeteleportować tam wyżej. Albo można też cofnąć. Spróbujemy cofnąć i jeszcze raz barrel. Co wy na to? Czy to się uda? Czy to ma szansę się udać? No tak, możemy sobie w zasadzie cofać, tylko nie wiem, czy mi starczy cofek. Może nie starczyć. Ach, kurde, odtąd muszę. Teraz mi nie zaliczy. No ale można ogólnie cofnąć do tego momentu, gdzie będziemy na górze, nie? Jedną już beczkę mam zaliczoną, więc trzeba zrobić jeszcze tylko pozostałych kilka. Pisaliście mi na temat właśnie Forzy też dużo na live'ach i w ogóle tak sobie rozmawialiśmy na ten temat, te wszystkie tematy. Grałem sobie w Drive Club'a i sobie też porównywaliśmy Forzy do Drive Club'a. Albo teraz mam PS4, no i mogę sobie niektóre te ekskluzywy przetestować na PS4, co zawsze chciałem. Zawsze mnie denerwowało, że jak wychodziła jakaś fajna gra, na przykład tam o jakiś zombie, albo właśnie Horizon Zero Dawn, no to tylko PS4, albo na przykład jakieś The Last of Us, tak? PS4 i nic jak nie zagrać. No, to mnie denerwowało, dlatego postanowiłem teraz kupić PS4. No ale wracając do tematu. Grałem sobie w Drive Club'a i tak sobie wszystko porównywaliśmy, co i jak to tam wygląda. No i no różni się ta gra od Forzy. Tutaj... Wow, patrzcie. Trzeba to jeszcze wylądować dobrze. Tamta gra jest tyle specyficzna, że tam lepiej moim zdaniem jeździ się motocyklami niż samochodami. Samochodami jeździ się... O, coś jak w Need for Speed The Run. Takie miałem odczucia. No i mamy zamknięte trasy. Chociaż w Drive Clubie tyle jest dobrze, że te zamknięte trasy nie są tymi oficjalnymi, które są mega nudne, tylko są stworzone przez twórców gry, więc jeszcze jakoś tam ciekawie jest. Natomiast gdyby to były to takie oficjalne, zamknięte trasy, mega nudne, no to naprawdę nie byłoby dla mnie. A w wypadku, kiedy jeszcze możemy pościgać się motocyklami, którymi jazda jest naprawdę bardzo spoko, powiedziałbym, że jest nawet bardziej dopracowana niż jazda samochodami, no to już jest super sprawa i chciałbym nawet nagrać odcinki z jazdy tymi motocyklami. Za słabo się obróciłem. Trzeba jeszcze tak odpowiednio wyskoczyć, nie? Chciałbym nagrać sobie odcinki właśnie z jazdy tymi motocyklami, bo to jest super. Super to wygląda, zresztą również moje zdanie podzielaliście na live'ach, gdzie właśnie... I też za słabo. Gdzie właśnie sobie tymi motocyklami śmigałem. I teraz tak, czy możemy zrobić kilka beczek naraz tym samochodem? Bo może nie trzeba za każdym razem wjeżdżać tutaj na górę. Może wystarczy po prostu. I... Ach! Kurczę, to słabo. Jak to tutaj? Trzeba jakieś takie miejsce znaleźć, gdzie zawsze będzie się robić beczkę, co? Myślę, że klif jest najlepszy, bo tu można kilka beczek naraz zrobić. Tylko, no właśnie. Jak? Spróbujmy się mocno rozpędzić na asfalcie. Dobry jest ten Nissan, co? Okej, spróbujmy tu zaatakować. No nie, za słabo znowu. Jak to zrobić? Musiałem się obejrzeć, bo coś tam pies kombinuje złego. O! Może? Co ty tam robisz, mały? A, okej, spoko. Nasikał. To może spróbujmy czegoś innego. Może spróbujmy dojechać do klifu. I... Yeah! Nie, to nie wyjdzie. Ale jedną beczkę już zrobiłem. Jak tutaj... Trzeba jakieś znaleźć takie miejsce dobre do tego. No nie to. Ciekawe, czy też mieliście z tym problemy, co? Mieliście, czy nie? Trzeba znaleźć jakąś kopkę zaraz przy klifie, tak żeby jednym kołem się wybił, wtedy poleci ładnie.
tutaj Lycan sobie stoi jakieś wyzwanko, trzeba będzie kiedyś zrobić. To jest wyzwanko chyba przez jakiegoś znajomego. A większość moich znajomych to właśnie widzowie tutaj w Fordzie, więc będzie trzeba kiedyś porobić te takie różne wyzwanka. Róbcie, ja sobie chętnie później posprawdzam. Może nawet na odcinkach, co? Może pojedziemy trochę tutaj wzdłuż. Okej. Trochę dalej. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. Teraz. Kurde. I! Och, myślałem, że tak się fajnie odbije. Może mam za twarde zawieszenie. O, o, patrzcie, patrzcie, jest! Jest! Mam nadzieję, że się zaliczyło. No dobrze, zobaczmy jedną rzecz. Czy jak cofnę w ten sposób, to czy znowu będę mógł zrobić tą beczkę? To jest trudne. To jest kuźwa naprawdę trudne. Yes. No. Czekajcie, gdzie tu można by jeszcze zrobić beczkę? Tak się zastanawiam. Tak, żeby prościej było. Lotnisko. No, najbardziej takie. Takie miejsce najlepsze do tego, to by było właśnie lotnisko. Tutaj nie widzę takiej wybijki dobrej. O! Jest! Robi! Ach, kurde, wylądował na bok. No, kurczę, nie mam pojęcia, gdzie tu można by było coś takiego. Wiem gdzie. Wiecie, gdzie może być jeszcze wybijka dobra? Może być na statkach. Tutaj. Tylko musiałbym tego Nissana troszeczkę przerobić. Dać mu miękkie zawieszenie. Nawet na 4 koła ma, więc się nadaje. Opony terenowe by się przydały. Ewentualnie mogę wziąć nic innego Nissana, ale chyba żadnego nie mam na offroad zrobionego. I zobaczcie, tu mamy taką rampkę i tu możemy popróbować. Tu jest trochę śmieci. O, wow! Patrzcie, z miejsca zrobił prawie. Trochę większy rozpęd i pyknie. Tak, więc tak zróbmy. Tutaj może się udać. I są nawet beczki, zobaczcie. Wow, a co tutaj stoi? No dobrze. Musimy tutaj zmienić troszeczkę ustawienie auta. Weźmy sobie sprężyny soft. I... prześwit duży. Cyk. Soft, soft. Brake, differential. 4x4, tak, 50x50 w sensie. Pyk. Okej. I biegi mamy spoko. Powinno być dobrze. No i cofamy. Wow! Się tak spada. No dobrze, ale tu powinno wyjść. Tu jest jeszcze kilka innych takich miejscówek. O! Kurde. Może być ciężko. Ląduję tu na dach. Powinien lądować bardziej na koła. No to oczywiste, nie? Ale... patrzę, bo tutaj chyba są takie wybijki odpowiednie do tego, wiecie? Zobaczę... jak wygląda to tutaj. No co ty, od tego jakby się wybił, ale by była akcja, nie? To by chyba 50 beczek powietrzu zrobił. Spróbujemy. To tam jest jeszcze taka, widzę, fajna hopka. O, to można chyba wykorzystać. Wow! To może być dobre. Próbujemy jeszcze raz. No. To jest jeszcze lepsze od tego. Od tego klifu. Coś tu można zajebiście to zrobić. Tylko musiałbym chyba bardziej offroadowe auto sobie wybrać. Porobić coś, jakieś inne. Co to było? To było tutaj. O, cholera. Wow, ciężko tu. No dobrze, to spróbujmy. Tu mamy kilka takich kopek. To nie jest tylko to tutaj. Ale statki są dobre. Statki są dobre do tego.
autostopka? Nie. Znaczy nie z tej strony zajechałem. No i problem jest tutaj też taki, że ciężko natrafić. Tu niby działa, tylko czy ja będę mógł sobie najechać z tej strony? Czy to jest ściana, która będzie przeszkadzać? No kurde, chyba tak. No, to ciężko trochę. Bardzo trudne wyzwanie. Tu mamy też kopkę, ale to jest chyba to samo, ten sam obiekt. No nic, spróbuję. Jak to nie próbuję, to nie piję szampana, bo musimy coś tutaj wykombinować. Natomiast beczki są bardzo trudne do wykonania, jak widzicie. Trzeba się trochę postarać, no ale Nissan Silvia Horizon Edition sam się nie zdobędzie. Ciężko trafić. No dobrze, a mam jakiś inny samochód? Cars. My Cars. I to musi być Nissan, zgadza się? Nissan. Chodź Nissan. No mam niby tego, ale ten nie jest raczej offroadowy. Czy mam jakiegoś Nissana offroadowego? Kurde, przydałby się. Bo tutaj nie ogarnę nic z takimi sportowymi autami. No dobra, a spróbujmy coś mocniejszego. Tutaj mam w klasie S2 tego gnoja. Też Nissan, więc powinno pójść lepiej, tak? To już jest naprawdę kozak, on powinien się tutaj rozpędzić, tylko on jest mega niski. No nie wiem jak to będzie, spróbujmy. Jezu, czy on ma napęd na tył? Ważne, jak mi rzuca. O kurde, jeszcze gorzej. Nie, no to jest... Ach, dobra. Idziemy szukać jakiegoś Nissana offroadowego, kupimy go specjalnie do tego wyzwania. Tu jest Nissan jakiś offroadowy, patrzcie. Dawajcie tego kupimy i spróbujemy nim ogarnąć. Jakie trudne, jedno wyzwanie. Cały odcinek będę się męczył z tym jednym wyzwaniem. No ale w końcu myślę, że zrobimy, spokojnie. Więc tak, view all. I teraz weźmy sobie Nissan... Nissan. O! No, tym się powinno dać zrobić. Chociaż taka wielka krowa będzie się ciężko może obracać, co? W powietrzu. A może tym gnojem? No. Patrzę, tutaj są jakieś ten. Ten jest dobry, ile on kosztuje. O, dziękuję. Dobrze, to biorę tego offroadowego. Za darmo! Biorę go. Spoko, to jest chyba jakiś z dodatku, nie? Że też ja go kurczę. Nie miałem wcześniej. Jaki potężny skubaniec. Ja nie wiem, czy on będzie się wywracał tutaj, ale powinien zdecydowanie sobie poradzić lepiej w tym otoczeniu, tylko będę musiał jechać z centrum Horizon. Jaki wielki, kurde, moloch. Jakie felgi ma w ogóle. To wygląda jak jakiś kosmiczny samochód. Pojazd, nie? Kurde, naprawdę, jakiś kosmita się z niego zrobił. Tu jakieś spoilery. Musimy go wykoksić, wykoksować. Upgrades. Ojeju. Teraz weź to wszystko zamontuj. Może weźmy sobie... Load. Auto upgrade. Klasa S1. Instalujemy wszystko. I powinien jakoś tam śmigać, no. Ewentualnie jeszcze zamontujemy mu jakieś tam... jakąś tam konwersję, coś. No żeby tylko latał jakoś i będzie fantastycznie. V8 możemy mu tu wrąbać. Uturbienie, bo tego tutaj nie ma. No, trzeba wszystko od nowa teraz. No to ja myślę, że spokojnie do S2 możemy go wrąbać. To będzie najlepszy offroadowy mój samochód chyba. Najszybszy, najmocniejszy. Patrzcie, już S1, koniec S1. I zaraz będzie S2. Szkoda, że tyle kasy na to wydam. No ale... Co tam, w Fordzie się szybko kasy zarabia. Bez większych stresów. Będzie wymaksowany w klasie S1 chyba, na to wygląda. Tu już chyba wszystko ma zainstalowane. Offroadowe zawieszenie. Tak, offroadowe miał. Tu wszystko widzę, odciążenie jest. Opony, tu jest wszystko. Skrzynia biegów jest. A widzicie, i dyferencjał nie zainstalowany, cholera.
No właśnie, to są te automatyczne ulepszenia. Co? Aha, bo opony mamy standardowo offroadowe. Tutaj felg nie zmieniamy, bo nie ma po co. Możemy sobie... Wow, jaki fajny zderzak. Z tyłu. O kurde, co to jest? Spoko. Maska. Ekstra, jak on wygląda. No dobrze, tu konwersję zrobiliśmy. On chyba ma napęd 4x4. Tutaj nie ma chyba innej opcji, nie? Instalujemy. 52 tysiące, kurde, specjalnie dla was. Czy my z nim zrobimy beczkę? No coś mi się nie wydaje. To nie jest samochód, który da się tak łatwo obrócić. No ale, kurczę, nie spróbujesz, to nie wiesz. Wow, ale muli, cholera. Może być ciężko. Czuję, że on jest taki, aha, bo tu biegi ma dziwnie ustawione. Ile kilometrów? To dajmy tak, okej. Okej, tu niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Wszystko ma tak ustawione, żeby było hardkorowo. Jest okej. No teraz tak. I idziemy na statki i spróbujemy. Tu jeszcze jest kilka takich miejscówek, gdzie można by było porobić te beczki. Na co? Nie, tu. Tu. No kurde, co jest? Jakiś error, coś tam. Jak tu się teleportowało? Fast travel. Okej. Okay. Spróbujemy teraz. Myślicie, że się uda, czy nie? Zrobić beczkę tym wielkim molochem. No ja myślę, że... No będzie ciężko. Zrobiliśmy z niego taką rajdówkę przełajową. I raczej tego typu samochody są zrobione tak, aby właśnie się nie wywracały. No zobaczymy. O shit. Będzie ciężko. No ale tak, tutaj mamy jeszcze jedną kopkę. Na pewno lepiej się nie jeździ po tych wszystkich kałużach tutaj. Łatwiej będzie nacelować ewentualnie na ten, na jakąś kopkę. Ale wariat. Ojeju, nie, to nie jest dobre miejsce. A, to co, wydmy spróbujemy? No tutaj ciężko może być. Gdzie tu jeszcze są takie hopki? No nigdzie, kuźwa. Wszędzie są jakieś takie... Nie ma takiej wyraźnej hopki, żeby można było zrobić beczkę, co? No jedynie te klify pozostają. Wracamy do klifów. Gdzie tu są? Gdzie tu są w Fordzie takie miejsca? Chyba, że na mapę śnieżną bym sobie poszedł i zobaczył tam. Najlepiej chyba by się obracało auto, które jest bardzo szerokie, na przykład jakieś tam Lamborghini. No ale spróbujmy jeszcze tym dziadem. No spada na cztery koła, tak jak powinien. Czekajcie tutaj. O, tu jest coś ciekawego. Nie. O, patrzcie. Wow! Dwie beczki zrobiłem. Tu się może udać. Kurczę, już miałem zrezygnować. Już mówię, nie, dobra, ludzki koniec. Nic nie zrobimy. A tu nagle dwie beczki odpieprzył. Czyli tutaj mamy taką hopkę ciekawą. Wow! Jest beczka. Wylądował to, koleś. No i Nissan, nie? I teraz tylko powrócić, czyli tutaj mamy tą taką hopkę odpowiednią. Tu można zrobić więcej jak jedną beczkę. I zobaczymy, czy jeszcze raz mi zaliczy. Ło, w drugą stronę? Co? Coś nie tak. Chyba źle zahaczyłem kołami. Ło, patrzcie. Ło, dwie beczki! Elegancko. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że mi zalicza to. Oby. Ale patrzcie, jak pięknie. Jeszcze raz.
Patrzcie. O, nie zaliczył. Kurde. Za wolno się obracałem. Tu trzeba też z dużą prędkością najechać, ale da radę. Jest to jakieś takie miejsce ciekawe, dzięki któremu można zrobić te wszystkie beczki. A, teraz źle najechałem. Wow! Okej! Okej! Widzieliście to? On mi się jakoś, nie wiem jak, zbugował się dziwnie. Da fuck? Jeszcze raz. Nie, coś tutaj słabo najechał. Spróbujmy jeszcze raz. O! Za wolno się obraca. Może jakieś inne auto spróbować? Może właśnie teraz tego GTR-a, co? O, co w ogóle jakoś tak... Nie można spaść na ten bagażnik, no, to wtedy koniec. W ogóle na dach nie można, trzeba na koła spać, ładnie tu wylądować, w tym rzecz. I dlatego to wyzwanie jest takie trudne. A, już nie może dotknąć tymi kołami. Okej. Tak też nie. No dalej, mały, uda ci się. Może źle powiem. Hey Robin, you have a friend in an office. Dobra, spróbujemy teraz może R35, tego hardkorowca. Może jakimś cudem on się mocniej wybije. Nissan. Nissan. O, tego gnoja spróbujmy. 10 tysięcy kredytów, ale no trudno. Czego się nie robi, prawda? Tutaj jest jeszcze jedno wyzwanie, sobie nawet samochód przygotowałem. Jest wyzwanie, żeby podriftować tam w Hondzie. Kurwa. No na pewno, już to widzę. O! Tym to w ogóle tutaj nie da rady jechać, a co dopiero natrafić na cokolwiek. Chyba, że musiałbym go zrobić na drift. Jeszcze cholera, jak na złość, pada deszcz. Od czego on tu się odbił? Jezu. Nie, no nie wiem co mam zrobić, kurde. Ja to w ogóle zaliczyłem? Chyba jeszcze nie. No dobra, pokażę wam, ja to sobie zaliczę, tak? Odblokuję sobie tą Sylwię. No ale pokazałem wam miejsce, gdzie mniej więcej można sobie to porobić, nie? Tu mi się... Zaliczyłem to już. No dobra, to w takim razie... tutaj mam Honda S2000 albo Toyota, żeby dostać 25 tysięcy kredytów i wygrać japońskim samochodem jakiś wyścig, żeby dostać 3 wheel spin. No spoko. To jest akurat prosta sprawa, także tego nawet nie muszę pokazać. Nie, dopiero teraz mi się to zaliczyło. Dobra, spoko, ale wygrałem sobie Sylwię. Było trudno, było naprawdę trudno. Widzicie, że cały odcinek robiłem jedno wyzwanie. Teraz tak, Honda, jeszcze Honda, pokażę wam te drifty Hondą. Honda, już sobie tutaj przygotowałem. Mam Hondę, o, S800. Tylko problem jest taki, że pada deszcz, a ten samochód już jest hardkorowo zrobiony na drift. I może być trochę słabo, ale spróbujmy. No musimy tam kilka zrobić trików tych driftowych, nie? Ale zobaczcie jak to pięknie lata. Takie małe główienko, bardzo fajnie można było zrobić właśnie pod drifty. Ileś tam tych trików driftowych musimy zrobić, żeby...
żeby zaliczyć, to jest bardzo proste. Tak samo jak wygranie wyścigu, ale beczki są trudne, tak? Zwłaszcza, że nie mamy takiego dedykowanego miejsca w porcie, gdzie moglibyśmy się po prostu tak wybić, nie? I zrobić tą beczkę, także... Wow! Drift, great drift. I powinno się już spokojnie zaliczyć, tak? Ale kurczę, powiem wam, że driftowanie tym samochodem jest uzależniające. Bardzo, bardzo fajną kontrolę nad nim mam. No i dobrze, i teraz zobaczmy. Mamy tutaj community, rivals, cars, club, progress. Gdzie to było? Social chyba. O. Tak, i kurczę, spokojnie zaliczyliśmy. Skill chain. Banka skill chain during skill song. Aha, Boże, to jest... Nie lubię tej piosenki skillowej. Nigdy jakoś na nią nie trafiłem. Nie wiem, o co w tym chodzi. No i japońskim samochodem musimy wygrać wyścig, by zdobyć czuły spiny. To już jest proste, to każdy powinien was zrobić. Chociaż jak ktoś ma ustawiony tryb trudności tutaj na wysoki, to te boty naprawdę są bardzo, bardzo trudne do pokonania. Jest to mega wyzwanie, żeby ukończyć na pierwszej pozycji, także... No nie do końca jest tak, że jest to super łatwe wyzwanie, jeśli ktoś postawi sobie challenge grania z botami na wysokim poziomie. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejny i zapraszam was przede wszystkim na live'y z Forza Horizon, gdzie sobie razem pogramy, pościgamy się. Jest to świetna gra, która na pewno zyskała sporo ludzkich fanów, bo też piszecie, że sobie kupujecie dzięki mnie Forza Horizon. Czy powinienem czuć się zaszczycony, czy nie? No jest to droga gra, więc też nie chcę was tam zmuszać do jakichś wielkich zakupów, tak? Każdy powinien sam zdecydować przede wszystkim, czy mu się gra podoba, czy nie, czy chce sobie zagrać, czy nie. Ja wam pokazuję i mówię, że to jest dla mnie to jest najlepsza gra wyścigowa, jaka powstała, tak? Tak samo Forza Horizon 2, tak samo Forza Horizon 3, zwłaszcza, że tu możemy grać sobie na PC-tach, tak? I więcej osób, które będzie chciało grać tę najlepszą grę wyścigową na świecie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.